uwielbiamy kosmetyki z retinoidami, ale krąży wokół nich wiele mitów. Czy retinol, witaminę C i kwasy złuszczające możemy stosować razem? Czy jeżeli retinoidy nie złuszczają widocznie skóry, to znaczy, że nie działają? I czy im wyższe stężenie retinoidów, tym lepiej? Zapytam o to kosmetologa i eksperta od Trądziku, Marcelinę Woźniak, znaną na Instagramie jako MedMarcy. Cześć. Cześć. Retinoidy. Na tym się teraz skupimy. Uwielbiane, pożądane. Jest naprawdę szeroki wybór kosmetyków. Dokładnie. Z retinoidami. Teraz myślę, że naprawdę jest ich bardzo dużo. Dokładnie. I każdy znajdzie coś dla siebie, ale krąży wokół nich wiele, wiele mitów. No i dzisiaj fajnie by było, jakbyśmy mogły obalić niektóre z nich. No i zacznijmy od tego, czy retinol możemy stosować tylko zimą? Nie, jak najbardziej możemy stosować w zasadzie przez cały rok. Tutaj nie ograniczam się tylko do zimy. Zima i jesień to takie pory roku, gdzie my generalnie możemy wprowadzić sobie retinol. Wtedy, wiadomo, nie ma aż tak mocnego słońca tutaj w Polsce, więc jak najbardziej jest to dobry moment. Mhm. Ale retinoidy możemy stosować przez cały rok i one będą super działać. Jeżeli będziemy stosować przez cały rok bardzo dobrą ochronę przeciwsłoneczną, bardzo dobrą pielęgnację, kiedy właśnie przygotujemy sobie tą skórę jesień, przez jesień czy przez zimę, to jak najbardziej możemy stosować przez cały rok. Super, ale jeżeli jesienią i zimą chcemy rozpocząć stosowanie retinoidów, to co byś poleciła na start? Dla osób, które jeszcze nigdy nie stosowały retinolu w swojej pielęgnacji, to myślę, że możemy zacząć od takich produktów, które są bardzo delikatne, które nie będą podrażniać. Na przykład retinol z PCA Sensitive. On jest bardzo delikatny właśnie. To jest taki produkt, który naprawdę przy odpowiednim stosowaniu nie powinien podrażniać i w zasadzie tak patrząc na moje klientki, raczej nie podrażnia. Jest bardzo, bardzo dobrym produktem. I generalnie właśnie od niższych stężeń jak najbardziej warto sobie po prostu stopniowo rozpocząć. Tak, stopniowo. I całościowo pielęgnacja musi być też dobrze dopasowana. Dokładnie tak. Od początku. Super. A czy jeżeli retinoidy nie złuszczają widocznie na skórkę, to znaczy, że nie działają? Nie, absolutnie nie. To wszystko zależy właśnie od stężenia, od rodzaju retinolu. Wiadomo, każda firma ma swoje technologie, swoje patenty na różne jakby całościowe, tak, tutaj działanie preparatu, więc musimy o tym pamiętać, że no, to będzie zależało właśnie od tego, jaki produkt wybierzemy. Niektóre preparaty są już na wstępie takie, które będą bardzo mocno podrażniać skórę, a są też takie preparaty, które bardzo leciutko działają na skórę, przynoszą bardzo fajne efekty, ale stopniowo tak sobie działają, więc tak jak mówię, no to po prostu zależy od produktu. Okej, to i od skóry. No właśnie, od skóry, od produktu, od tego, jak całościowo ułożymy tą pielęgnację. Mam kolejny mit, mam nadzieję. Kosmetyki z retinoidami nie są polecane dla skóry naczyniowej i z trądzikiem różowatym. Jak to jest? Są polecane, tylko po prostu musimy je dobrze dobrać. Muszą być to przede wszystkim takie kosmetyki z retinolem, które właśnie nie będą podrażniać skóry, które będą odpowiednio działać na taki rodzaj skóry, na dany problem i będą dobrze współgrać po prostu z tym problemem, żeby po prostu ten problem wyciszyć. Tak. I tutaj retinal się dobrze sprawdzi, prawda? Tak, retinal jak najbardziej. Na przykład Thermomedica jest bardzo fajnym produktem. Retinal, tak. To jest bardzo delikatny produkt, który również właśnie na wstępie można wprowadzić do pielęgnacji i on bardzo dobrze będzie się sprawdzał. Będzie bardzo ładnie właśnie wyciszał zmiany, także... Wspaniale. Nie możemy stosować razem retinolu i witaminy C. Jak to jest? Można, tylko właśnie, nie w jednej pielęgnacji, jeżeli tutaj mówimy o dwóch produktach, ale to wszystko zależy też od firmy. Są firmy, które już mają takie technologie i mają takie dwa w jednym, tak? Czyli mamy już i retinol, i witaminę C i tutaj działanie jest rewelacyjne. Ale generalnie dla osób, które chciałyby spróbować i retinol, i witaminę C, na przykład z dwóch różnych firm, zazwyczaj nie zaleca się stosowania w jednej pielęgnacji, tylko lepiej po prostu rozdzielić te dwa produkty, witaminę C na dzień, a retinol na noc. Okej, a przykład kosmetyku, gdzie mamy połączenie retinolu i witaminy C? Myślę, że takim dobrym produktem byłby Thermaquest właśnie z witaminą C. Super, mamy tutaj ze sobą Skin Fusion Serum. Tak, bardzo dobre. Bardzo dobry produkt. Super. Bardzo ładnie. O tych kosmetykach, które też tutaj, które mamy, bardzo często mówisz też u siebie na Instagramie. Tak, my tak, też tak, bardzo często znam. Wspominamy o nich na blogu. Nasi kosmetolodzy też je wyróżniają, więc tak naprawdę to wszystko sprowadza się do tego, żeby indywidualnie dobrać kosmetyk dla siebie, do swoich potrzeb. Tak, tak, dokładnie. No i wychodzi na to, że dla skóry naczyniowej z trądzikiem różowatym też coś znajdziemy z retinoidami, znajdziemy połączenie retinolu i witaminy C. Wspaniale. A jak to jest? Czy kosmetyków z retinoidami nie możemy stosować w porannej pielęgnacji? To zależy. Bo są firmy, które rekomendują stosowanie retinoidów w ciągu dnia,
w sensie pielęgnacji bardziej porannej, tak? Ale są też firmy, które rekomendują tylko i wyłącznie stosowanie retinoidów na noc i generalnie większość firm jest takich, które po prostu jakby te retinoidy zostawiają zawsze do pielęgnacji tej wieczornej. Czyli tutaj nie eksperymentujemy, nie działamy w ciemno, nie, patrzymy jak kosmetyk jest stworzony, do jakiego stosowania jest stworzony. Tak. Są firmy, które właśnie tak jak powiedziałam, spokojnie można wprowadzać te preparaty z retinoidami na dzień. Na przykład Medic Aid ma bardzo fajny produkt, który możemy stosować i na dzień, i na noc. I tutaj ta forma tego kosmetyku jest bardzo bezpieczna, ale musimy patrzeć na to, czy właśnie dany preparat jest rekomendowany do stosowania na dzień, czy też nie, żeby po prostu też nie wyrządzić sobie krzywd. Trzymamy się zaleceń producenta, patrzymy, co jest polecane przy danym kosmetyku, który lub specjalistów, kosmetologów, dokładnie tak. Lepiej nie działać na własną rękę w ciemno, jeżeli lepiej chcielibyśmy tak testować. Nie z takimi produktami, które właśnie zawierają retinol, bo tutaj wiadomo, to jest taka substancja, na którą trzeba po prostu uważać. Czyli jest ona rewelacyjna, ma działanie wspaniałe na różne problemy skóry, ale ten klucz to starannie ułożona pielęgnacja. Dokładnie tak. Okej, a jak to jest? Im wyższe stężenie retinolu, tym lepszy, szybszy efekt? Nie zawsze, bo my musimy sobie dobrze dobrać stężenie do naszej skóry. Każda skóra jest inna i niektóre właśnie retinole mogą podrażniać. Może być zbyt wysokie stężenie retinolu, które właśnie będzie podrażniało skórę. Może być bardzo duże podrażnienie, gdzie my się wtedy po prostu zniechęcamy do danych produktów, do produktów, które generalnie są świetne i dobrze działają, tylko są po prostu najczęściej źle dobrane do skóry. Także tutaj nie chodzi o to, że w momencie, kiedy zaczynamy pielęgnację z retinolem, my musimy już sięgać o bardzo duże stężenie, żeby widzieć efekt, tylko my musimy po prostu stopniowo sobie działać z tym retinolem. Z jednej strony kosmetyki z retinoidami są bardzo popularne, to bestsellerowe kosmetyki w naszym sklepie Topestetic, ale z drugiej strony mamy jeszcze dużo pytań od osób, które nigdy wcześniej nie stosowały tego składnika aktywnego. I czy to prawda, że retinoidy to jedne z najbardziej przebadanych substancji aktywnych? Jak najbardziej. Dlatego ja uważam, że tutaj retinoidy generalnie działają na każdy problem. Jak przyjrzymy się tej substancji, to naprawdę możemy działać sobie tutaj na każdy problem skórny. Oczywiście musimy to wszystko odpowiednio dobrać, tak? W pielęgnacji, jeżeli chodzi o kosmetyki, ale tak, jest to najbardziej przebadany, jest to najbardziej przebadana substancja i jak najbardziej nie bałabym się wprowadzać jej do pielęgnacji domowej. Ale robimy to pod okiem specjalisty, kosmetologa. Tak, dokładnie tak. Okay. Retinoidy rewelacyjnie działają na takie problemy skóry, jak przebarwienia, zmarszczki czy trądzik, prawda? Tak, właśnie. Tak jak powiedziałam, na wszystko. W zasadzie na wszystko, tylko musimy po prostu dobrać sobie odpowiedni produkt i wtedy to działanie też będzie takie indywidualne, dobrane do potrzeb skóry i wtedy będziemy wiedziały, jak działać i jaki produkt odpowiednio dopasować do jakiego problemu skórnego, żeby widzieć ten efekt. I tutaj mamy z czego wybierać, bo może być to krem z retinoidami, może być to serum, ale mamy też przykład maski z retinolem, bardzo ciekawy Dokładnie. Kosmetyk. Maska w ogóle z retinolem Gian Marini jest bardzo dobrym produktem na rozpoczęcie przygody z retinolem. To jest bardzo taki delikatny produkt. Nie dosyć, że mamy retinol, który właśnie nie podrażnia skóry, to jeszcze dodatkowo mamy takie substancje regenerujące, które będą nam naprawiać barierę hydrolipidową, skwalan, witamina E, kwas hyaluronowy, ceramidy. To są produkty, których my musimy, substancje, których my generalnie powinniśmy szukać w momencie, kiedy zaczynamy stosować retinol. A tutaj mamy maskę, w której mamy i retinol, i te substancje, więc tutaj bardzo ładnie się wszystko ze sobą uzupełnia, dlatego to jest taki produkt, po który możemy sięgnąć na początku i wiemy, że po prostu ta skóra nie będzie podrażniona. No i też maska sprawdzi się rewelacyjnie, bo stosujemy ją co jakiś czas, nie codziennie. Tak. Nakładamy też na określony czas ten kosmetyk na skórę. Tak, tutaj możemy sobie wszystko indywidualnie dopasowywać do skóry. Musimy też słuchać tej skóry, patrzeć, jak ona się zachowuje, jakie mam odczucia. U każdego będzie to pewnie inny czas, więc... Tak. Więc jak najbardziej po prostu trzeba też testować. Ale jeżeli nie maska, no to w ofercie Gian Marini mamy też krem do wyboru. Tak, i krem też jest bardzo, bardzo dobrym produktem. Ma bardzo lekką konsystencję, też nie podrażnia i też jest rewelacyjnym produktem, jeżeli mówimy o takich produktach na start. Super. Kolejne. Przy retinolu nie stosujemy kosmetyków z kwasami. Jak to jest? To zależy, bo to też zależy, jakie kwasy. Tych kwasów mamy bardzo dużo, więc tutaj też musimy wiedzieć, jakie kwasy możemy stosować przy retinolu, a jakich nie. Też musi być wszystko ze sobą odpowiednio dobrane, żeby tej skóry właśnie nie podrażnić, żeby jej nie przestymulować. Więc
tutaj musimy po prostu mądrze rozegrać tą grę. Tak, no i to zależy, to jest bardzo dobra odpowiedź, no bo tak. Wydaje mi się, że przy retinoidach i kwasach złuszczających nie działamy zero-jedynkowo, prawda? Dokładnie, dokładnie. Tutaj musimy pamiętać bardzo dobrze o takiej dobrej regeneracji, o dobrym nawilżeniu. My możemy łączyć naprawdę bardzo dużo substancji ze sobą, ale musimy wiedzieć jak, w jaki sposób, jak często, więc ten balans musi być zachowany zawsze. Super. Retinol trzeba stosować codziennie, aby zauważyć efekty. Czy to prawda? Można, ale nie trzeba w zasadzie, okay. Więc tutaj jakby to też jest kwestia indywidualna. Wszystko zależy od skóry. Tak, ale raczej trzeba stosować regularnie, prawda? Regularnie. Myślę, że to jest ten klucz. Tak, regularnie, dokładnie i słuchać skóry. Patrzeć, jak ona się zachowuje, jak wygląda, jakie mamy odczucia i wtedy na bazie naszych doświadczeń, właśnie osobistych doświadczeń, wiemy po prostu, jak często nakładać takie produkty, jak często stosować produkty z retinolem w swojej pielęgnacji. Tak, ale tutaj nie chodzi o to, żeby stosować w ciemno codziennie. Im więcej, tym lepiej, tak, im częściej, tym absolutnie. Lepiej. Nie, nie, absolutnie okay. Nie. A jak to jest z pielęgnacją okolicy oczu? Czy retinoidy też możemy stosować pod oczy? Możemy, jak najbardziej. Są oczywiście kremy, które są dedykowane skóry pod oczami. Musimy pamiętać, że to jest też wrażliwa okolica. Mhm. I najlepiej właśnie, żeby to były kremy, które są tak stricte rekomendowane pod skórę, pod oczami, żeby nie doszło do żadnych nie eksperymentujemy, nie wybieramy sobie kremu, który jest polecany ogólnie do stosowania na skórę twarzy. Raczej dokładnie. Sięgamy po te specjalnie stworzone na okolice oczu. Mhm. Super. Dokładnie. Retinoidy. Nie ma się czego obawiać, tylko trzeba bardzo starannie do tego podejść, indywidualnie ułożyć pielęgnację, zadbać o całościową pielęgnację, no i co najważniejsze, wybrać formę stężenie odpowiednio do potrzeb naszej skóry. Dokładnie bardzo tak. Się cieszę, że obaliłyśmy dzisiaj kilka mitów. Tak. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo.